straszydło. Jak już będę duża, to wieczorem zapalę sobie w pokoju wielką lampę. Bo ja nie lubię zasypiać w ciemnościach. Przewracam się wtedy z boku na bok i choć staram się nie patrzeć, to i tak widzę na suficie dziwne cienie. Wolę nie myśleć, skąd się one biorą. Słyszę, jak coś stęka w szafie i trzeszczy gdzieś pod łóżkiem. Mam wrażenie, że w pokoju jest pełno różnych straszydeł, które w dzień śpią, a budzą się, gdy nadchodzi noc. Ale najgorsza poczwara ukrywa się gdzieś za ścianą i wydaje okropne dźwięki. Skrzeczy, parska i porykuje, a czasem nawet złowieszczo blaska. Gdy powiedziałam o tym mamie, oczywiście nie uwierzyła i spytała: Tosiu, a może miałaś po prostu zły sen? Albo naoglądałaś się za dużo filmów o smokach i czarownicach? Nieprawda? Coś paskudnego warczy po nocy i mnie straszy. Z tego wszystkiego aż mrówki chodzą mi po plecach. Poskarżyłam się. Tosiu, po plecach chodzą ciarki, a nie mrówki. Zaśmiała się mama. Ciekawe, skąd ona to wie? A poza tym, jak wygląda taka ciarka? No, tego to oczywiście już nie powiedziała. Z dorosłymi to tak zawsze. Na szczęście mama obiecała, że następnym razem posiedzi przy mnie, aż zasnę. Wieczorem rzeczywiście poczytała mi bajkę, pogłaskała i dała całuska. Nocnym smokom bajka też się chyba podobała, bo żaden z nich nawet nie pisnął. Dopiero w środku nocy, gdy po mamie nie było już śladu, obudziło mnie okropne bełkotanie i jakieś świsty. Dobrze, że Foczka leżała tuż obok i mogłam ją mocno przytulić. Jak myślisz, co to było? Spytałam cichutko, a Foczka ze strachu zamknęła brązowe oczka. Jak musi wyglądać coś, co tak strasznie prycha i kwiczy? Szepnęłam i poczułam, jak na plecach mrówki z ciarkami bawią się w ganianego. Pewnie ma paszczę jak krokodyl, zakręcony ogon i pazury na pół metra. Zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie tę poczwarę. Właśnie przyszło mi do głowy, że ona na pewno ma jeszcze brodawki na nosie, gdy za ścianą rozległo się okropne wrrrr. Ze strachu zabrakło mi tchu. Byle szybciej do mamy, byle szybciej do mamy, pomyślałam i uciekłam spokojnie, nie oglądając się za siebie. Wpadłam do sypialni rodziców i już miałam zamiar wskoczyć mamy pod pierzynę, gdy znów usłyszałam to dziwne warczenie. Tym razem jeszcze głośniej i wyraźniej. Coś rżało po stronie łóżka, gdzie zwykle spał tata. Od razu przypomniała mi się bajka o czerwonym kapturku. Mojego tatę na pewno zjadł jakiś straszny wilk, a teraz śpi w jego łóżku i chrapie. Już miałam wrzasnąć: ratunku! Gdy pierzyna poruszyła się i mój tata we własnej osobie przewrócił się na drugi bok. Poprawił sobie poduszkę i po chwili zachrapał tak straszliwie, że Foczka zbladła i zatkała sobie uszy. A najdziwniejsze, że mamie wcale to nie przeszkadzało. Stała obok, jakby nigdy nic, i sama też posapywała i chrumkała przez sen. Zobacz, Foczko, to nie żaden potwór z paszczą krokodyla, zakręconym ogonem i pazurami na pół metra, tylko tata. Chrapie tak okropnie, ale w sumie nie ma się czego bać. Odetchnęłam z ulgą. A Foczka zgodziła się ze mną, bo w przeciwieństwie do dorosłych, pluszowe foczki zawsze wszystko rozumieją.